Cześć. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Rodzi się wasz upragniony maluch. Przez 2-3 doby pozostajecie jeszcze w szpitalu, gdzie możecie liczyć na opiekę i na pomoc położnych, całego personelu medycznego, który zajmuje się wami i waszym dzieckiem. I zazwyczaj właśnie w tej drugiej, trzeciej dobie, jeżeli wszystko jest w porządku, zostajecie wypisani do domu, przyjeżdża po was tata malucha. Wracacie do domu, kładziecie dziecko w jego łóżeczku i tutaj zazwyczaj następuje taki moment konsternacji. Co teraz? W jaki sposób zajmować się dzieckiem? Jak rozpoznać jego potrzeby? I wtedy najczęściej jednogłośnie stwierdzacie, że maluch powinien przychodzić na świat z instrukcją obsługi, bo o ile łatwiejsze byłoby życie wasze jako świeżo upieczonych rodziców, gdyby właśnie ktoś pomógł wam rozszyfrować to, w jaki sposób macie się nim opiekować i jak rozpoznać jego potrzeby. Ale czy jest ktoś, kto może wam rzetelnie w tym pomóc? Oczywiście. Położna, która będzie odwiedzać was po porodzie na tak zwanych wizytach patronażowych. Kim właściwie jest położna? Położna opiekuje się kobietami od momentu narodzin do kresu ich życia, ale także mężczyznami do ukończenia drugiego miesiąca życia. I tutaj ciekawostka. Tak, położne opiekują się noworodkami płci męskiej tylko do ukończenia przez nich drugiego miesiąca życia. Później taką opiekę przekazują pielęgniarce. Co to są te wizyty patronażowe po porodzie? Są to wizyty, które sprawuje położna po waszym wyjściu ze szpitala. Pierwsza taka wizyta powinna odbyć się w przeciągu 48 godzin od momentu opuszczenia przez was oddziału położniczego. Kolejne wizyty są uzależnione od waszych potrzeb, ich częstotliwość oraz czas trwania. Minimum 4 wizyty patronażowe właśnie w zaciszu waszego domu powinna zrealizować położna środowiskowa, a zazwyczaj jest to około 6 wizyt, czasem więcej, jeżeli istnieje taka potrzeba. Na takiej wizycie położna obserwuje i ocenia adaptację dziecka do środowiska zewnętrznego, jego odruchy noworodkowe, rozwój psychoruchowy, funkcjonowanie narządów zmysłów, a także sprawdza jego stan skóry, stan kikuta pępowinowego, jego wydzieliny, wydaliny oraz stan błon śluzowych. Położna dokonuje także oceny sposobu i technik karmienia dziecka, monitoruje przebieg laktacji, pomaga w rozwiązaniu ewentualnych trudności, które mogą przytrafić się na początku tej drogi laktacyjnej i zarówno chodzi tutaj o różne trudności wynikające ze strony mamy, na przykład niedostateczna ilość pokarmu, czy hiperaktywny wypływ jego, uszkodzenia brodawek, ale także problemy, które mogą pojawić się po stronie dziecka, które dotyczą właśnie karmienia, na przykład skrócenie wędzidełka podjęzykowego, czy też niewłaściwe napięcie mięśniowe. Ale nie samym noworodkiem zajmuje się położna, również mamą. Ocenia jej stan ogólny, ocenia ranę krocza, ewentualną ranę po cięciu cesarskim. Położna udziela także informacji na temat szczepień, badań profilaktycznych oraz powrotu płodności po porodzie. Ale jest jeszcze jedna rola położnej, która niewątpliwie jest szalenie istotna dla młodych rodziców. A mianowicie to położna wzmacnia wasze poczucie kompetencji względem opieki nad dzieckiem. To położna wzmacnia wasze kompetencje rodzicielskie. Podpowiada, w jaki sposób należy podnosić malucha, w jaki sposób należy go układać, w jaki sposób rozpoznać jego potrzeby, czy to żywieniowe, czy wynikające z innych przesłanek. Pomoże wam w nauce właściwego przewijania dziecka, a także we właściwej kąpieli. Uniwersalna instrukcja obsługi noworodka nie istnieje.
Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest wyjątkowy, szczególny. Pomimo tego, że pewne cechy dziedziczymy po swoich rodzicach, to jednak właśnie to indywidualne podejście do każdego jest kluczem udanego rodzicielstwa. I warto, żeby to właśnie położna była takim przewodnikiem, która nakreśli Wam, w jaki sposób te podstawowe potrzeby dziecka rozpoznawać, w jaki sposób je zaspokajać, tak, żebyście wszyscy razem tworzyli spokojną, zgraną rodzinę. Oczywiście te potrzeby mogą zmieniać się dynamicznie, dlatego jedna wizyta położnej to zdecydowanie za mało. To, o czym wspomniałam wcześniej, zazwyczaj realizujemy 4 do 6, czasem nawet więcej takich wizyt w zależności od Waszych potrzeb. Natomiast większość położnych też udostępnia Wam kontakt do siebie, żebyście w razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań mogli się z nią skontaktować. Dlatego warto wybrać swoją położną, która właśnie okaże się dla Was właściwym przewodnikiem. Dzięki temu będziecie czuli się bezpieczniej, bardziej świadomie, no i bardziej kompetentnie jako rodzice. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.